Cześć wszystkim, z tej strony Jakub Martewicz, autor komiksowy, twórca takich komiksów jak Henryk Kajdan, Kocia Planeta, The Terminus Project czy album Eurydyka. Witajcie na kanale Komiksowa Nawijka, gdzie nawijamy sobie o komiksach od strony komiksowego warsztatu, komiksowej kuchni, a na playliście Akademia Rysowania Komiksów pokazujemy krok po kroku, jak tworzymy plansze komiksowe, a potem będziemy też pokazywać, jak wykonywać kolejne kroki obróbki komiksowych prac. Te plansze z komiksu Henryk Kajdan numer 19 tworzyliśmy przez kilka ostatnich nawijek na tej playliście i dzisiaj czas na już finalne ozdóbki na niej. To, co zrobimy sobie, to jest tylko nałożenie tak zwanego inkwashu dzisiaj, czyli rozwodnionego tuszu. To jest nic innego jak tusz zmieszany z wodą, który nada pewnym naszym fragmentom naszych rysunków odcienie szarości. Do dzieła zatem bez zbędnej tej. Jedziemy z koksem. Słuchajcie, jak to zrobić? Odpowiedź brzmi szybko i sprawnie, ale tak, ja sobie przygotowałem tak. Żadnej filozofii tu nie ma. To jest kubeczek z wodą. On jest trochę brudny, ale tam jest po prostu czysta woda. Ten tusz jest tu zaschnięty. To jest taki kubek nie kapek, jaki można kupić. Żona mi go podarowała ostatnio i super się sprawdza. Także aha, bo po co ja go wyjąłem? Bo samą wodą nic nie zrobimy. My musimy dodać trochę tuszu. Tutaj mam trochę tuszu. Troszeczkę go wstrząsnę. Tu jakiś tusz sobie przechowuję już stary. On już jest zmieszany, on już jest, słuchajcie, jak taki właśnie włoski garnek do ragu, on tam już było wszystko, on już ma 10 lat chyba i tam już te tusze to się z całego świata się zmieszały w nim. I co ja sobie tu zrobię, to słuchajcie, ten inkwash to jest żadna filozofia przygotować, to trzeba po prostu zmieszać tusz z wodą. Ja sobie żeby w celu tego, żeby tu nie babrać się, to ja to zrobię tak, że ja po prostu tylko wyjmę to pędzelkiem. Można to strzykawką zrobić i tak dalej. Ja sobie to po prostu wezmę trochę pędzelka, umoczę w tuszu, bo tego tuszu nie potrzeba tam dużo, tam nie musi być pół litra tuszu w tym. To wystarczy tylko trochę, żeby działało. Po prostu im więcej tuszu dodacie, tym to będzie ciemniejsze. Im mniej tuszu dodacie do wody, tym to będzie jaśniejsze. Mam nadzieję, że to jest, słuchajcie, dobry sposób na powiedzenie tego. Może trochę za dużo wody dałem. Może to, co zrobię, może nie, nalewał nie będę, ale jednak trochę sobie dodam tego tuszu, bo trochę dałem za dużo wody. Chciałem pokazać Wam, żeby była woda w tym. Dobra, starczy, stop. Teraz tak, weźmiemy sobie jakiś dokument, którego sobie nie przygotowałem, ale to nic, mam kartkę. O, taką A4 i zobaczymy. O, już jest dosyć ciemne. Ja bym jeszcze może dolał trochę. Trochę bym dolał, bo ja trochę tej wody za dużo wlałem. Tam powinno być więcej tuszu, mniej wody. Ale dobra, żebyście widzieli, jak to działa. O, zobacz, już jest ciemniejsze. Jeszcze ze dwa razy. Nie bać się tego. Eksperymentujcie sami, sami odkryjecie. Słuchajcie, można to zrobić pipetką, można to zrobić strzykawką. Czym zrobicie, to jest nieważne. Ważne, żebyście to zrobili. Sama zasada działania, mam nadzieję, jest jasna. Ok, ja myślę, że to już jest mniej więcej dobrze. Jeszcze może tak na mojego czuja trochę, bo mówię, przelałem trochę. Przelałem trochę i teraz za dużo tuszu będzie trzeba na to zużyć. Nie zużyjemy tego wszystkiego. Trochę zmarnowałem, ale to nic. To przynajmniej zobaczycie dobrze, jak to ma wyglądać. I zamykamy nasz korek nie kapek, który mam nadzieję, on nam nie kapnie. To jest dobre, bo jak się wywali, to Wam nie wykapie. To polecam. O, teraz może nawet trochę przegiąłem, widzicie? Oczywiście na kartce brystolowej ten tusz nie będzie się już tak rozmywał, więc trochę tam trzeba wstrząsnąć, trochę osuszyć, nie zaszkodzi ten pędzelek. O, mniej więcej taka szarość Wam wyjdzie. I jest gór, i jest git, i jedziemy z koksem. Dobra, ja tu położę sobie serwetki, żeby nie było. I jedziemy z koksem. I słuchajcie, będziemy tą planszę, żeby było widać. O, i co, ją zaczniemy tu inkować. To ja najpierw na miłość boską zamknę ten tusz, bo jakby to się wywaliło, to będzie kaplica. Okej, okay. Odstawiam go już. I jedziemy. I będziemy wykańczać tą planszę. I teraz tak, jeszcze nałożymy na nią później korektor biały, taki w płynie. Taki po prostu biały, zakrywający, żeby można było tam, wiecie, troszkę śniegu zrobić tu i ówdzie coś zakryć, coś tam zrobić z nim. To Wam zaraz pokażę, ale jego damy po tuszu. Dlaczego? Dlatego, że tusz nałożony na korektor nie będzie trzymał. Zależy od korektora, oczywiście są różne korektory, ale mowa o inkwashu takim, o wodzie, bo sam tusz trzymał będzie. Z tuszem nie ma problemu, robiliśmy wcześniej, żeby też to wyjaśnić dobrze. Robiliśmy wcześniej tu i ówdzie są takie żółtawe ślady. Mam nadzieję, że może pod troszkę pod światło, tak jak to rzucę, będzie to widać. O, na przykład tutaj, gdzie jechaliśmy potem tuszem po tym.
i najpierw był korektor nałożony, także nie ma sprawy. Sam korektor jak nałożycie i potem czystym tuszem, z cienkopisami gorzej, trzeba uważać, ale generalnie pędzelek napełniony tuszem zadziała na korektorze. Natomiast inkłoż nie, bo inkłoż się rozejdzie, bo to wtedy będzie tak, jakbyście na farbę olejną położyli wodę, to się to nie wsiąknie. To mniej więcej taka zasada działania jest, powiedzmy, wyjaśniona w taki mój sposób, bo ja nie wiem, jakie substancje, słuchajcie, tam wchodzą do tego, ale najważniejsze jest to, żeby działało, tak? Jeżeli możemy, że tak powiem, na tym pojechać, to jest dobrze. Tak jak mówił kiedyś William James, twórca amerykańskiego pragmatyzmu. I ja powiem wam, że jestem pragmatykiem, jeżeli chodzi o właśnie komiksy, i to sobie chwalę. Okej, okay, no to jedziemy, słuchajcie. Tu trochę sobie tak, o. Zaczniemy już ten inkusz stosować. Na wyczucie, nie? Wiecie, nie atakować wszystkiego, jak nie jesteście pewni, jaki wam odcień wyjdzie. Bo tylko popróbować, właśnie tak jak ja, na sucho trochę. Brać pod uwagę to, gdzie jest w tej chwili cień, gdzie nie ma cienia. Nie, ale też nie zawsze. To chodzi o to, żeby to po prostu, słuchajcie, dobrze wyglądało, nie? Także o, te okna można tutaj właśnie, gdzie one są jeszcze takie nie do końca poczernione. To właśnie te gałęzie, co zrobiłem. Takie rzeczy, które normalnie będą trochę czarniejsze. To ten. To jest tylko, to chodzi tylko o wyczucie. Tu nie ma zasad złotych, które wam tam, wiecie, coś ten. Nie, tu jest... Chodzi o to, żeby to fajnie wyglądało. Oczywiście zasadą jest to, żeby miejsca oświetlone nie były pokryte tym inkłoszem. Natomiast to jest też ciągła walka z tym, co wygląda dobrze. No ale jak jest też oświetlone poprawnie, to też wygląda lepiej. Także o. Ja sobie tak to zrobię, żeby uwypuklić te ruchome elementy tu i ówdzie. O. Czasami można też troszeczkę tak się pobawić, wiecie, o, zobaczcie. Żeby to trochę więcej żyło, żebyśmy, o, żeby... Taki jest cel. O, dobrze, że ten kubek jest nie kapek, bo dzięki temu możemy sobie o, to zrobić. Lampa się świeci, więc lampa nad żarówką może być ciemniejsza, natomiast pod żarówką nie będzie ciemniejsza. Nie będę się bawił w zamazywaniu tego napisu księgarnia Geralt, bo to już by była przesada. Mamy dzisiaj komputer, będziemy potem sobie pewnie na nim w jakichś tam przyszłych nawijkach, myślę, pokazywać też, jak to obrabiamy. Także można spokojnie taki quasi wash też nałożyć komputerowo, jak się chce. To już jest dzisiaj w zasadzie praktyka taka. Także nie trzeba się tym tam, wiecie, mega przejmować. Ja to robię dlatego, bo uważam, że jeżeli zrobimy to na oryginalną planszę, to bardziej to oddycha. Jest to też, ja to też skanuję. Razem z tym jest to bardziej takie naturalne. No ale to już jest bardziej dzisiaj kwestia gustu, kto jak chce to robić, niż samej rzeczywistej potrzeby, tak Bogiem a prawdą wam powiem. Także nie przesadzajcie z tym. Ja też nie na wszystkich planszach stosuję ten wash. Czasami go po prostu nie stosuję i tyle. Bo czasami nie ma to sensu. Wiecie, kiedy to ma sens największy dla mnie? Jak jest plansza taka realistyczna właśnie, taka chcę trochę mroku osiągnąć, trochę oni gdzieś tu siedzą, coś tu robią, to trochę ma to sens, bo wtedy to tak dodaje trochę, to pulsuje, to żyje, to oddycha. Natomiast jak jest plansza bardziej fantastyczna, to jeżeli ona jest taka przeznaczona jeszcze już zwłaszcza pod kolor, to nie ma to większego sensu, bo i tak kolory wam to przykryją. Możecie sobie zrobić też odcienie, podkręcić kolorami później, więc szczerze mówiąc nie ma to już większego sensu i ja tego nie robię w tych moich planszach tam z żarłakiem czy gdzieś, jak oni są tam w kosmosie, to już nie robię tego. Ja tylko to robię, jak właśnie jest, oj, tu widzicie, jak jest Henryk Kajdan. I widzicie, o, tu jest, może to z bliska pokażę, tu już nie wyjdzie tak dobrze na tym, na korektorze. Widzicie, już się rozmazał trochę korektor. Przesadziłem może z tym porównaniem do farby olejnej, bo to korektor się zamiast tego też trochę rozmarzy. On nie jest dobrze, niedobrze odporny na wodę, musielibyście coś odpornego na wodę zastosować, a tak to musimy to za chwilę poprawić jeszcze troszkę tym. Także nie jeździć po korektorze już tym inkłoszem. Nie ma co. Lepiej już nic nie zrobić, niż za długo to... I lepiej gdzieś tam, gdzie nigdzie zostawić już bez tego washu, niż się potem martwić, że się wam korektor rozmyje. Ja bym tak rekomendował. O, i tu sobie zrobimy takie coś. Trochę mi się tu plansza pobrudziła, także też uważajcie na to, ale... To trudno, słuchajcie, no nie ma na świecie takiej czynności, która gdzieś by nie pozostawiała po sobie jakichś odpadów albo coś by się nie działo przy okazji. No taka jest ta robota. Ja tu nie będę przesadzał z tym, tu może gdzie on siedzi, o, to sobie ten fotel zrobimy taki czarniejszy troszkę, to nie zaszkodzi, żeby on
się uwypuklał. O, widzicie? I to pomoże trochę. Tu trochę marynarkę. Nie zaszkodzi podkreślić cienie. To jest zawsze coś daje. Zawsze się bardziej 3D wszystko zrobi. Z tego tam, gdzie zwłaszcza nie pada to nasze sztuczne światło, to można to zrobić. Tutaj cienie, można też pojechać trochę tym washem. To też nic się nie stanie, nie zaszkodzi. Dobra, drabiny nie będę, bo trochę ona jest też już od tego korektora, to już sobie ją daruję. Najwyżej się ją potem zrobi na kąpie. O, troszkę tu tak pojechać, żeby to trochę miało równowagę, nie? Jedną też z rzeczy, o której mówiłem, że warto na to zwracać uwagę, to jest równowaga na planszy komiksowej i też przy tym inku, czyli to, żeby wszystkie kolory, kontrasty, ciężar tej planszy był równomiernie rozłożony. Oczywiście są wyjątki, słuchajcie, to wszystko jest dla ludzi. Można się bawić i też można, wiecie, zrobić tu na jednej stronie jedną postać, a resztę zostawić białą, nie? To są takie plansze designerskie, to oczywiście, że tak. Ale generalnie warto pamiętać o równowadze w sztuce. To są podstawowe zasady, które tam, wiecie, każdy na początku swojej drogi poznaje i warto o nich pamiętać na pewno. O, tu możemy trochę położyć. No i myślę, że będzie dobrze. Ja tu nie będę, słuchajcie, za dużo tam grzebał. Może jeszcze te zrobimy sobie, bo to chodzi o to, żeby pokazać. Dlaczego ja chmurki w ogóle kładę już na gotowe plansze, a nie potem nakładam na komputerze? Z dwóch powodów. A, wygląda to trochę bardziej organicznie, jak kładę je sam. B, nie jest potem, nie mam tyle roboty z rysowaniem, bo zobaczcie, oszczędzam trochę rysowania, nie? Nie muszę zarysowywać tych fragmentów, na których nie ma chmurek, na których są chmurki, sorry, więc no, więc win-win, nie, chmurki. Ja robię tak, że robię scenariusz już przed rysowaniem, ale ostateczny polisz tych wszystkich wypowiedzi i tak robię na końcu, bo to nie ma sensu, bo zawsze ci się, coś się rozmyślisz, coś ci nie brzmi dobrze, coś, co tam napiszesz, nawet jakiś wstępny dialog. Także ja lubię z reguły wstępne dialogi, czasami pełne, jak mi coś fajnego przyjdzie do głowy, ale z reguły nie. Także ja te chmurki mniej więcej zostawiam na rozmiar takich dialogów, jakie tu będą i ja potem i tak te dialogi redaguję i też nie ma tragedii przy dzisiejszych możliwościach komputerowych, żeby tę chmurkę powiększyć, jeśli jest taka potrzeba. Nie, także nie ma co się tym przejmować, jak tego to się tu trochę zaznaczy w tym, w programie komputerowym i się to powiększy, nie ma problemu, albo się zrobi komputerowo większą też tu gdzieniegdzie. Nie ma z tym problemu, właśnie używajcie tych narzędzi na waszą korzyść w takich momentach, to warto o tym pamiętać, warto to robić. Także spoko. No i myślę, że to już mamy, ja bym się tu za dużo już nie modlił nad tym, nie będziemy tu odkrywać drugiej Ameryki, tej inkuszowej, o tu może jeszcze, bo tu zakryte fotelem, więc sobie takie coś zrobimy, o, żeby było, to trochę dzięki temu nam się wszystko to, o, tu gdzie są cienie, można by nanieść jeszcze drugą warstwę tego washu, jak gdzieniegdzie to tu robię, o, ale przy takich, słuchajcie, rysunkach bardzo, bardzo tu zamotanych, gdzie nie ma aż takiego przebicia tych głównych postaci, że nie ma tu, wiecie, dużych odstępujących od reszty rzeczy, to nie ma to większego sensu. Progowaniem, progami różnymi można się bawić, jak będziecie mieli takie naprawdę coś, co odstaje, wielką postać na przykład, albo dużą okładkę, jak będziecie robić, to wtedy ja bym też rekomendował czasami się zastanowić nad użyciem kilku warstw inkłoszu. No i tu nam się trochę, ja tu mu twarz cieniuję i tu trzeba bardzo uważać wtedy. Przy tej twarzy to lepiej by byłoby wykorzystać jakieś szare mazaki, żeby to było bardziej, żeby to było mniej podatne na te wszystkie takie pociągnięcia, zacieki, pędzelka. Ale przy odrobinie szczęścia uda się też pędzelkiem. To potem trochę wyschnie or not, bo widzę, że chyba trochę gdzieś tu albo mi się to zakapało, albo się podobiły takie kropeczki trochę nieładne. No ale trudno, taki urok. Może zaraz przeschnie, bo może mi tu gdzieś kapnęło po prostu, więc ja sobie tylko to tak delikatnie poprawię. Ale warto też właśnie takie większe elementy typu twarz też sobie właśnie zrobić tym inkwashem, bo gdzie zobaczcie, dzięki temu ona trochę nabrała 3D, nie? I ona już będzie potem, ja to na to i tak kolor nałożę, ale zachowam ten wash i dzięki temu będzie tam jeszcze dodatkowa warstwa takiego czegoś bardziej organicznego, nie? Że to będzie oddychało bardziej. Także spoko. Myślę, że to ma sens. Z mojego doświadczenia wynika, że to ma sens. Okej. Okay. Słuchajcie, musiałem tu zrobić cięcie, bo siadł mi aparat, siadł mi ten, kamera mi siadła, więc
Poinkowałem tego zioma tutaj, już nałożyłem na niego inkurz i wtedy po jakiejś minucie się zorientowałem, że jadę z koksem i moje słowa tylko idą w eter, ale nie docierają do żadnej żywej istoty, więc jedziemy dalej z koksem. To, co mówiłem tutaj, to że inkurz to jest w ogóle rzecz, która się fajnie sprawdza w przypadku takim, jak trzeba zrobić komiks czarno-biały. To wtedy jest spoko pomysł. Bo nie, bo macie wtedy jakby za darmo dodatkowy atut. Nie musicie się męczyć na komputerze potem, żeby robić szarości. Możecie nałożyć to w ten sposób. Ja tam część moich komiksów właśnie czarno-białych w tej formie właśnie wydałem i dość dobrze się to sprawdzało. Więc wszystko zależy od waszej inwencji, waszej tego, na co tak naprawdę macie ochotę. Także wiecie. Wystarczy tylko się zastanowić, gdzie tam chcecie nałożyć ten wash, jeśli jest wam potrzebny i tyle. I trzeba jechać z koksem. Ok, dobra, teraz został nam już tylko ostatni panel. No, może tu spodnie, kajdan macie mniejszy, więc sobie zrobimy. Też je właśnie powoszujemy. Widzicie, bo tu ma czarne całe, co znaczy, że po prostu kolor jest ciemny, ale to nie znaczy, że tu nie może mieć też ciemniejszych, nie? Dobra. Tutaj jak idzie cień. Sobie go nałożymy. O. No i może jeszcze tam gdzieś w tle by wypadało zrobić, nie? Żeby tam właśnie tam, gdzie jest dalej, to można podkreślić, że to jest dalej właśnie tym, że będzie tam ciemniej. Tu trzeba trochę uważać na te przestrzenie, żeby tego tu nie zalać. No ale tak to jest już w rysunku, że trzeba patrzeć na to, co się robi. Może i niestety, ale... Okej. I jedziemy z koksem. Wiecie, to samo tak naprawdę można już dzisiaj zrobić komputerem. Ja uważam, że jednak ten wash, to on sprawia, że oryginał trochę bardziej oddycha, dzięki czemu jest atrakcyjniejszy, a to też czasami warto na to też patrzeć, no bo potem można sprzedać też oryginalną planszę. Zawsze dodatkowa możliwość wyciągnięcia jakiejś korzyści z tego, że się rysuje. Zwłaszcza w przypadku gdzieś tam jak się zaczyna, to jest to przydatne. Ja pamiętam, że teraz ja już plansz praktycznie bardzo mało sprzedaję. Ostatnio mi się zdarzyło kilka, nie wiem, tam chyba rok temu jakoś czy coś. To tak, od czasu do czasu coś tam sprzedam, ale raczej mało tego w tej chwili robię, przynajmniej do tej pory. Natomiast kiedyś mi się zdarzało, jeszcze lata temu, to mi się zdarzało bardzo dużo plansz sprzedawać. Na początku, jak jeszcze zaczynaliśmy z pierwszymi kajdenami, więc zawsze taka plansza wygląda wtedy ładniej. Jest to dodatkowy plus dla kupującego, że z jakąś tam dbałością o detale jest to wykonane, nie? I dodatkowy bajer w postaci właśnie tego washu nie zaszkodzi. Co tam wam pasuje, ale... Ja akurat znalazłem to jako coś przydatnego też pod tym kątem, bo to wtedy zawsze można trochę efektu 3D dodać do tego. Może tu, tak jak mówię, ta plansza może nie jest takim najlepszym przykładem, bo jest to plansza gadająca i tutaj tak naprawdę nie ma, wiecie, niczego takiego aż tak sexy, jakiegoś ani potwora, ani nic takiego. Ale jak właśnie jest, coś się dzieje, jakaś akcja, to wtedy taki wash dosyć dobrze się sprawdza, bo i wtedy można robić go warstwami. Wtedy po prostu wystarczy wtedy... Ja wam tu nawet może pokażę na przykładzie. O, zobaczcie, przejadę mu te spodnie jeszcze raz i wtedy wystarczy nałożyć albo zrobić trochę ciemniejszy, po prostu dodać więcej tuszu i zrobić ciemniejszy wash. O, albo po prostu jeszcze raz przejechać i też będzie trochę ciemniejszy. Widzicie? O, i tak to wygląda. O, bawcie się to. Popróbujcie sobie trochę, zanim zaczniecie to robić. To zawsze warto zrobić. Nie, cokolwiek zaczniecie robić, zawsze sobie na sucho trochę tam gdzieś przejechać, wyczuć to, co tam się będzie działo, to niewątpliwie. Ja pamiętam, że jak zaczynałem, dużo przyjemności mi sprawiał ten wash, bo dużo mi wnosił do tych moich wczesnych prac. Okej, dobra, słuchajcie, ja myślę, że to wszystko. Nie będziemy tu za dużo rzeźbić, bo może sobie zrobimy jeszcze jakieś plansze. Ja muszę pomyśleć, czy jeszcze myślę, że zanim przejdziemy sobie do digitalizacji, do skanowania, bo to już będą takie bardziej filmiki, o których muszę
Myślę, że trzeba je jakoś wyreżyserować odpowiednio i poza tym ja też muszę mieć odpowiednie materiały, żeby to zrobić. Ja myślę, że przed tym jeszcze pomyślę, jakie inne rzeczy możemy sobie tutaj zrobić analogowo. Zobaczę, czy będziemy sobie na kolorowo rysować, czy może jeszcze poinkujemy sobie jakąś inną planszę zupełnie z innej dziedziny, dzięki czemu mielibyśmy wgląd w to, jak się inkuje pewne inne rzeczy, na przykład może coś bardziej sci-fi, albo coś bardziej takiego, wiecie, z potworami. To też myślę, że byłoby interesujące, bo tutaj mamy dużo cienkopisu, natomiast w przypadku potworów, wiecie, napiętych mięśni, jakichś żarłaków, kosmicznych stworów, tam mielibyśmy więcej pędzelka, więcej kosmosu, który też się trochę inaczej tuszuje, więcej bajerów, które mógłbym Wam pokazać, więc jeszcze się zastanowię, ale myślę, że to sobie właśnie przy następnej okazji jeszcze zrobimy. I potem stopniowo pójdziemy gdzieś w kierunku kolorowania, nakładania liter, takich rzeczy. Wszystko to myślę, że będziemy pokazywać. Okej, dobra. Słuchajcie, jedziemy jeszcze z korektorem. Weźmiemy świeży pędzelek. O, tu jest. I pojedziemy nim. Trochę jeszcze takich wykończeniowych rzeczy, na przykład tu mi się wyjechało. Po co potem tracić czas na poprawianie tego na komputerze, jak można zrobić to ręcznie? Ja słuchajcie, przy outpucie, który ja robię, ja robiłem naprawdę te czasami setki plansz rocznie, to naprawdę sprawiało mi trudność, żeby poprawiać wszystko na kompie potem. To się tak mówi, poprawię na kompie, ale z mojego doświadczenia wynika, że lepiej tego po prostu nie spitolić już tutaj i wtedy nie ma się problemu z kompem. Więc ja troszeczkę tutaj poprawiam. O, bo to potem się przy skanowaniu trochę wypróbuje i nie będzie problemu. Wypróbuję, myślę, że się troszeczkę bardziej zaostrzy ten czerń i wtedy te białe gdzieś tam zacieki od korektora, one znikną. Zawsze przy skanowaniu trochę z kontrastem człowiek pobawi i wtedy można osiągać też fajne rzeczy, ale to sobie pokażemy później. Ok, i tutaj trochę jeszcze poprawię ten korektor, co wcześniej. O, zobaczcie, tu trochę tak, żeby to nie było takie dziadowskie. No i spoko. I co jeszcze mieliśmy zrobić? Myślę, że to już działa. Ja bym tu, słuchajcie, nie rzeźbił. Jak nie ma potrzeby, to nie ma też co. Może parę płatków śniegu jeszcze gdzieś tu, takich białych. I to chyba będzie wszystko. I będziemy mieli gotową planszę. O, może tu. Parę takich białych płatków śniegu gdzieś o tu, na tym drzewie. Nie zaszkodzi, żeby ogólny klimat zadziałał, nie? O. Nie zaszkodzi, żeby tak, o, gdzie niegdzie były takie parę. Parę płatków, żeby to trochę żyło, żeby dawało nam wrażenie, że jest coś tu się dzieje, nie? Że jest coś jest innego niż. Niż tylko ten tusz. O. Parę takich przeskoków. Myślę, że nie za dużo, nie ma też co z tym tam przesadzać, ale parę w dobrym miejscu takich plamek to pozwoli trochę czytelnikowi gdzieś tam się wgłębić w te plansze, nie? Żeby on sobie zdał sprawę, że ten śnieg rzeczywiście pada. Im więcej tego zrobimy, tym też. Ale też nie za dużo, żeby potem przy kolorowaniu nie mieć za dużego problemu z tym jeżdżeniem po tym białym, bo to też będzie musiało pozostać białe. Więc ja bym już nie kombinował. Ja bym zostawił tak, jak jest. Okej, słuchajcie. Done! Gotowe. Plansza jest. O, zobaczcie. Tak się prezentuje w całości. Powinno być teraz widać całą. Z inkłoszem, ze wszystkim, z całym szebęgiem. Trochę nam zajęło, ale to jedna z takich, powiem Wam, bardziej wymagających plansz, bo takie gadające się robi najdłużej. Jest tu dużo backgroundu, dużo dłubania było. Zwykle takie rzeczy bardziej efektowne, typu potwory albo bijące się jakieś tam, wiecie, bohaterowie i tak dalej. To się wbrew pozorom robi krócej. Takie efekty trzeba może tam więcej wiedzy trochę włożyć, jak je zrobić, ale one zajmują mniej. Natomiast taka dłubanina, sceny ze zwykłego, codziennego życia, one z mojego doświadczenia zajmują najdłużej, więc. Bo tutaj wszystko musi działać. Wszystko musi działać według naszego najlepszego, co mamy, nie? Tu nie możemy pozwolić sobie na żadne skróciaki. Nie możemy tutaj, wiecie, zastosować jakichś speedlines albo coś takiego i zabić sobie tym trochę, wiecie, wysiłek. Tylko tu musi wszystko działać od początku do końca. Nie ma tu drogi na skróty. A przynajmniej my nie chcemy żadnych takich skróciaków dziwnych stosować, które by gdzieś zabiły te detale na tej planszy. Także to tyle. Ja tu jeszcze trochę wygładzam, gdzie niegdzie. O, tutaj wyrafinowanym ruchem pędzelka.
I tyle, i mamy to. Słuchajcie, jest plansza, już jest dobrze, ja myślę, że jest ok. I przechodzimy do następnej, bo tak trzeba robić. Pamiętajcie, żeby zaraz ja namoczę, nie przygotowałem sobie tutaj osobnego kubeczka z wodą, ale żeby zawsze namoczyć od razu pędzelki po użyciu. ISIU 19, ja sobie potem sprawdzę, która to jest dokładnie strona, bo jeszcze to się może jeszcze zmienić, więc nauczyłem się z doświadczenia nie wypełniać już tego tutaj miejsca. Często to robię już ostatnio cyfrowo, bo czasami tu i ówdzie przy ostatecznym editingu planszy jeszcze może się tak zdarzyć, że będziemy zmieniać numerację stron. A to człowiekowi przyjdzie do głowy dodać jakieś interludium, a to człowiekowi przyjdzie do głowy coś tam jeszcze gdzieś tu dodać czy zmienić w samej fabule i tak dalej. To są rzeczy, które się robi normalnie, tak jak film się edytuje, też się dużo dodaje, dużo się zmienia, więc... Ja się już nauczyłem, że te takie moje numery plansz to są w najlepszym razie tentative, czyli takie próbne, ulegające jeszcze później potencjalnie ewentualnie jakimś zmianom. Okej, dobra, słuchajcie, dzięki za uczestniczenie w tej naszej nawijce. Ostatniej już z tej planszy Sklenika Kajdana 19. Zapraszam Was do obejrzenia następnej, na której też zrobimy sobie coś fajnego w następnym tygodniu, w następną niedzielę. A tymczasem, jeśli tylko podobają Wam się moje filmy, to dzięki wielkie za oglądanie ich do końca dla tych z Was, którzy wytrwali. Dzięki za wszystkie suby, za wszystkie komentarze, lajki, za cały feedback, który od Was dostaję, czy krytykę również, czy to, co byście chcieli, żeby było więcej tego i tak dalej. Bardzo mi to pomaga się odnaleźć w tym i bardzo mi to pomaga dostosować ten kanał jak najbardziej do Waszych potrzeb. Taki jest cel. Dzięki wielkie. Miłego dnia. Trzymajcie się. Do następnej nawijki.